Charytatywny turniej halowej piłki nożnej dla Łukasza Wróblewskiego odbędzie się 28 października w gimnazjum nr 1. W tegorocznej jubileuszowej inicjatywie zagra 12 drużyn. W godzinach od 8 do 14 zmierzą się zawodnicy zespołów z okolicznych miejscowości oraz tradycyjnie reprezentacja TVP. Mamy tu oprócz telewizji reprezentacji Polski z Rafałem Patyrą jest legenda polskiej piłki Andrzej Szarmach, który zapowiedział swój udział też w tym wydarzeniu. Dla wielu może to być jedyna w swoim rodzaju okazja do spotkania z wielką gwiazdą drużyny Orłów Górskiego. Andrzej Szarmach gościć będzie w Wąbrzeźnie na zaproszenie przyjaciół Wróbla. Nieformalna grupa po raz kolejny organizuje zbiórkę pieniędzy dla chorego Łukasza. W tym roku głównym naszym celem jest kupienie dla Łukasza roweru trójkołowego rehabilitacyjnego. Część pieniędzy już mamy w sumie zebranych dzięki tu inicjatywie Miasto Aktywni podczas biegu. Resztę pieniążków myślę, że uda nam się pozyskać na tym turnieju. Dochód przekazywany na konto fundacji jest niezbędny, aby kontynuować rehabilitację i leczenie oraz zakupić sprzęt ułatwiający codzienne życie. Wspomóc akcję będziemy mogli na wiele sposobów. Między godziną 15 a 17 przewidziano licytację gadżetów. Między innymi mamy koszulkę Odigi Ofoe Legii Warszawa z Ligi Mistrzów zeszłego roku z autografami. Dwie piłki mamy Ligi Mistrzów. Jest koszulka reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Mamy koszulkę, myślę, że to atrakcja, Grzegorza Krychowiaka reprezentacji Polski z autografem. Ponadto rękawicę Joanny Jędrzejczyk, trzykrotnej mistrzyni świata walk sztuk mieszanych, czy Piotra Świerczewskiego, byłego piłkarza reprezentacji Polski i wiele innych ciekawych rzeczy. Imprezie towarzyszyć będą naprawdę urozmaicone atrakcje. Oprócz rozgrywek piłkarskich, tu będzie od godziny 14 będzie pokaz grupy karate z Golubia Dobrzynia, będzie pokaz capoeiry, to są sztuki walki połączone z tańcem z Grudziądza i będzie też między innymi takie spotkanie z Andrzejem Szarmachem, które zaplanowano już o godzinie 14:30. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie dla naszego lokalnego świata piłkarskiego i wszystkich kibiców piłki nożnej. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Spędźmy ten dzień w miłej atmosferze, jednocześnie pomagając Łukaszowi.